Kto się pierwszy wita? Ty. Witamy wszystkich serdecznie. Ale z entuzjazmem. Z entuzjazmem. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ale entuzjastycznie. Bardzo chętnie. A tak naprawdę to siemandero wszystkim. Słuchajcie, jedziemy do Lęborka, do Oli on the line with Alex. Yeah. Ale po co właśnie jedziemy? No po co jedziemy? Jedziemy zjeść kebaba. Żeby zjeść kebaba, musimy jechać do Lęborka. Tak, słuchajcie, jedziemy 50 km, żeby zjeść kebaba. To brzmi realnie. I fajnie. I fajnie, tak. Także około 50 km, Lębork, prosto ze Słupska jedziemy. Leemy by oryty. Was bardzo serdecznie, jesteśmy już w Lęborku. Jak widzicie, z tyłu za mną taki krajobraz, domki same przy jakiejś kolejowej, przy jakiejś torze kolejowym. Tutaj macie taki też taki znaczek, skrót chyba trzech zabytków z Lęborka. Mury obronne, gotycki kościół i coś jeszcze, ale nie przeczytałem. Tu jakaś firma, no i tak się wjeżdża do Lęborka, bardzo leśnie. Przez chwilę myślałem, że to Anna Rożek z ratusza, radna. A nie znam tych radnych, ty ich znasz, ja tam nie znam. No, trochę inaczej jest. Cały czas coś do mnie na Messengerze pisze i żałuję, że Prydak nie ma Facebooka, bo wiele z wieloma sprawami ich cierpi, nie piszą. Ich cierpi. I piszą, kiedy odcinek mamy, a kiedy kebab, a kiedy to, a kiedy tamto, a co Prydak robi, a gdzie jest, a co z nim, a czemu usunął Face'a, a to, a tamto. No dobra, my jedziemy do Oli nagrywać, niedługo ją zobaczymy. Po tak długim czasie jedziemy do Romana. I do Oli. I do Oli nagrywać pizzę. Która? Ta co idzie po pasach, ja dlatego myślałem, ją puściłem. Jakby nie była fajna, myślałem, że mówisz to by o Oli. Nie przeszła. Ja myślałem, że mówisz o Oli. Ola też jest fajna dziewczyna. Ale spoko, nie? Tak, już tak samo jak Magda z wczorajszego livestreama. Nic nie wiem. On nic teraz nie wie. Prydak wie, Prydak się tam z jakąś Julką tam ści. Co tam cuduje? Gobit tam jest. No Gobit. Dobra, jedziemy do Oli. A, jesteśmy. Look at this. O, co jadamy, oceniamy? Stoliczek. Jesteśmy w Lęborku, będziemy oceniali kebaby i może burgera jakiegoś, nie? Tak na lato, wiecie. No, także tak. Trochę fast foodowo. Okej, jest Prydak, jest Ola. Jestem ja. Triple team normalnie. Triple team. I są prezenty. Yo. Tak, także dostała tak, Ola z czekolady. Trzymaj kamerkę. Prydaku, ale mamy jeszcze coś. U każdego, u kogo będziemy, staramy się przynajmniej dać. Dyn, dyn, dyn. O, oficjalne. Oficjal. Nasz kubek. Dla Oli. Dziękuję. No powiem szczerze, nie spodziewałam się, chociaż no... Tak, nie spodziewałam się. No nie spodziewałam się, ale no właśnie, bo właśnie wczoraj... Cały wieczór, ale się nie spodziewałam. Nie, bo wczoraj właśnie, jak się dowiedziałam z waszego live'a, to... Stań tutaj razem, dawaj. Stawaj. Ola nic nie wiedziała w wczorajszym live'ie też. Ale to od wczorajszego live'a wiem, więc wtedy byłam zaskoczona bardzo. Dziękuję, bardzo dziękuję. Także to kolejne do kolekcji. Niespodziewana niespodzianka. I czekoladki trochę roztopione. Przez Prydaka wszystko. Nie, to wszystko przez Pekusia. Jest ciepło w samochodzie, więc... Wiecie, no wiosna, nie? Ale jedna jest cała, a druga jest taka trochę... Kokosowa i... Arachidowa. Ale jedna jest tylko lekko przy bogactwo. A druga jest okej. To się nazywa bogactwo. W rękach. On the line Felix. Aha, i przekazujemy pozdro od Dawida Paturaja. Dziękujemy. No i my też go pozdrawiamy przy okazji. W ogóle ty jesteś od niej większy, to dużo. No, nie słyszę. Zmarłaś lekko, mi się wydawało. Nie, cały czas tak samo. Ty się kurczysz, co? Dobra, to tak trochę na palcach stanę. Dobra, okej. Okay. My się zabieramy za przygotowanie do nagrywania. Za zamykanie lokali.